czy praca tymczasowa to praca śmieciowa? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, ponieważ praca tymczasowa, czyli umowa o pracę tymczasową, jest umową na czas określony. Czyli jest to stosunek pracy, tyle że bywa on zwykle krótszy, ma krótszy okres wypowiedzenia. Natomiast jest on, gwarantuje on świadczenia, odprowadzanie składek typu ZUS, gwarantuje świadectwo pracy na zakończenie takiego zatrudnienia i liczy się do stażu pracy. Czyli ja to nazywam umową na czas określony. Czy to jest dobre rozwiązanie dla osób, które uczą się, jeszcze są studentami albo startują do nowych wyzwań? To bywa świetne rozwiązanie, ponieważ w tej chwili praca tymczasowa bywa najczęściej formą zastępczą okresu próbnego, czyli pracodawca zamiast zatrudniać na etat wewnętrznie na te 3 miesiące okresu próbnego, wykorzystuje nasze zasoby, nasze możliwości, mocuje kandydata wybranego poprzez umowę o pracę tymczasową i po okresie 3 miesięcy, 4, maksymalnie 6, taka jest praktyka, taka jest moja obserwacja, zatrudnia osobę, która się sprawdziła i która rokuje i która chce z nim dalej współpracować na etat wewnętrzny. No to może spróbujemy jakby zmierzyć się z tymi opiniami na temat pracy tymczasowej. Czy zarabia się mało? Zgodnie z ustawą pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku, na umowę o pracę tymczasową, który wykonuje tę samą pracę, którą wykonuje etatowy, ma mieć wynagrodzenie tożsame. I moja praktyka, moje doświadczenie z różnych organizacji wskazuje, że tak jest. Oczywiście jak w każdej branży pewnie zdarzy się, że ktoś stara się to ominąć, natomiast ja ze względów też etyki zawodowej nie godziłabym się na takie rozwiązanie i nawet jeżeli zdarzyłoby mi się, czasami gdzieś między wierszami pada pytanie pracodawcy, czy można jakoś to zmienić, by stawka była niższa, przynajmniej na początku. Przywołuję zasady, przywołuję przepisy i nie godzę się na takie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o niewliczanie do czasu pracy, na przykład przerw obiadowych, czasu na przebranie się, rozebranie, jak to wygląda? Regulamin wynagradzania, regulamin czasu pracy, naliczania jest jednoznaczny. Jeżeli ja obserwuję złe praktyki u mojego pracodawcy użytkownika, czyli u mojego klienta, ja mam prawo na to wpłynąć. Ja też otrzymuję sygnał od pracownika. Tak jak powiedziałam, na pewno zdarzają się odstępstwa, natomiast ja nie spotkałam się z tym, żeby następowało to w sposób rażący i na pewno nie chciałabym współpracować z takim klientem, odstąpiłabym od takiej współpracy. Czy praca tymczasowa to praca mało ciekawa, nie wymagająca kwalifikacji? Nie tylko. W tej chwili bywa tak, zwłaszcza w firmach globalnych, korporacyjnych, że ograniczenia w zatrudnieniu etatowym sprawiają, że firma musi szukać rozwiązań innego rodzaju. Szuka etatu poza własnymi strukturami. I ja w formule pracy tymczasowej zatrudniałam na przestrzeni mojego doświadczenia osoby po studiach z kilkuletnim doświadczeniem na bardzo specjalistycznych, samodzielnych stanowiskach. Osoby te jeździły w delegacje, uczestniczyły w projektach międzynarodowych, sprawowały bardzo odpowiedzialne funkcje w strukturach moich klientów. Czy pracownicy tymczasowi są traktowani inaczej przez pracodawców, gorzej od pracodawców, którzy mają także na tych samych stanowiskach pracowników etatowych? Z pewnością i zresztą takie doniesienia do nas docierają, że czasami pracownicy wewnętrzni z niechęcią podchodzą do grupy pracowników tymczasowych. Ja też zawsze bacznie obserwuję to, w jaki sposób przebiega wprowadzenie grupy pracowników tymczasowych, zwłaszcza jeżeli jest to formuła nowa u mojego klienta. Zawsze też uczulam na to, aby odpowiednią komunikację przeprowadzić, żeby animozji nie było. Natomiast tak, zdarzają się. Natomiast poważny gracz, poważna agencja, która poważnie traktuje kandydata, pracownika i swojego klienta, będzie to obserwowała. I ja nie waham się zwracać na to uwagę. Czasami wspólnie z klientem przygotowujemy taką kampanię informacyjną dla grupy pracowników wewnętrznych. Poinformujemy ich, że nie jest to grupa, która ma im zagrozić, która ma z nimi rywalizować. I to zwykle pomaga. Chyba najgorsze stereotypy wiążą się z pracą tymczasową w handlu. Kasjerzy z pampersami, jakieś chore normy związane z szybkością kasowania. Czy Państwo się spotkali z takimi przypadkami? Ja o nich tylko słyszałam, ponieważ ja w tej chwili nie obsługuję, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moje linie biznesowe. Nie mam tak naprawdę klientów, gdzie obsadzałabym grafiki kasjerów.
nie wiem, jaka jest statystyka takich sytuacji, bo wiemy, że się zdarzają. Natomiast ja nie mam takich doświadczeń zawodowych, nie mogę przytoczyć takich przykładów. I na tym mogę poprzestać. W jaki sposób można odróżnić dobre oferty pracy tymczasowej od niebezpiecznych, nazwijmy to? Na pewno firma, która długo istnieje na rynku, gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa, kwestia wypłacalności, to też bywa istotne dla kandydata do pracy. Ja zawsze podkreślam, że nasza firma gwarantuje to, że to wynagrodzenie będzie terminowe, bo tak jak mówiliśmy o tym, że umowa o pracę tymczasową jest stosunkiem pracy, tak samo właśnie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. O tym należy pamiętać. Czyli tak na dobrą sprawę, czy są jakieś, nie wiem, kryteria, czy to jest firma bezpieczna, czy niebezpieczna? Mhm. Zawsze można zasięgnąć opinii, zobaczyć, jak długo firma istnieje na rynku. Jesteśmy członkiem, jako Adeco jesteśmy członkiem i współzałożycielem Polskiego Forum HR, czyli dawnego Związku Agencji Pracy Tymczasowych. My jesteśmy zobligowani do szerzenia dobrych praktyk. I to z nami, z Forum HR, konsultowane są rozwiązania, czy nowe projekty, czy projekt nowych zapisów ustawy, bo teraz toczą się nad nią prace. My jesteśmy zobligowani jako duży gracz do praktykowania dobrych rozwiązań. Zbyt dużo ryzykujemy, ryzykujemy naszą marką, brandem ponad 20-letnim. Jak sprawdzić? Trudno, ale można zasięgnąć informacji na rynku od innych pracowników. Ja do tego zawsze zachęcam. Najlepiej odwiedzić taką firmę bezpośrednio. Ja zawsze przestrzegam młodych kandydatów przed beztroskim wysyłaniem CV przez różne komunikatory, nie chcę używać nazw czy brandów, ponieważ tam często obserwuję, że oferty są albo publikowane przez dowcipnisia, który się nudzi, albo przez osoby, które wyłudzają dane. Więc firma, która rzeczywiście fizycznie istnieje na rynku, zatrudnia, ma oddział konkretny, nie ma tego kontaktu tylko telefonicznego, zawsze łatwiej to zweryfikować niż bazując tylko na informacji internetowej czy na ofercie internetowej. Państwo mają kilkadziesiąt ofert pracy. No, pewnie nawet więcej. Jakiego typu jest to praca? Na ile to są prace w call center, w sklepach, przy produkcji? To jest cały wachlarz. Rzeczywiście są to prace od najprostszych, na kilka godzin w tygodniu. To jest często wykładanie towaru, zatowarowanie, element merchandisingu. Są to prace regularne w produkcji, magazynowaniu. Ale są też oferty w administracji, zarówno i pracy tymczasowej, jak i rekrutacji stałych. W tej chwili mam też w ofercie na przykład stanowisko agenta celnego, mam stanowiska spedytorskie, obsługa klienta z językami obcymi, więc to już nie jest tylko oferta pracy tymczasowej, jeśli chodzi o agencję zatrudnienia, którą reprezentuję. W tej chwili nastąpiło trochę, zmienia się charakter samej agencji zatrudnienia. Kiedyś rzeczywiście była to typowa agencja pracy tymczasowej, dająca ten bufor, bezpieczeństwo pracodawcy, który ma sezonowość i zwiększone zapotrzebowanie w określonym czasie na zasoby ludzkie. W tej chwili częściej, przez to, że agencja zwykle zatrudnia sztab rekruterów, dysponuje bazami, inwestuje w narzędzia sprawiające, że pozyskujemy kandydatów i możemy operować ich zasobami, bazami. Firmy zlecają nam rekrutację z założeniem, że nawet jeżeli będzie na początku zapośredniczenie pracą tymczasową, to i tak docelowo wchłoną te osoby. Więc tak naprawdę w tej chwili stajemy się nie agencją pracy tymczasowej, tylko agencją zatrudnienia. Na ile są to stawki minimalna pensja krajowa, minimalna stawka godzinowa, a jaki odsetek, czy jest Pani w stanie oszacować, to są lepiej płatne stanowiska? W tej chwili, jeśli chodzi o Poznań i Wielkopolskę, w której koordynuję projekty, trudno pozyskać pracownika za minimum krajowe, bądźmy szczerzy. Owszem, prace nisko wykwalifikowane, one operują stawką minimalną, natomiast niestety, albo stety, zależy dla kogo, czy dla pracodawcy, czy dla kandydata, oferowanie najniższej stawki zwykle sprawia, że albo trudno pozyskać kandydatów, albo zdarzamy się z potężną rotacją. Zdarzają się także oferty niskie, średnie, krajowe albo wyższe? Owszem, na stanowiska specjalistów. Czy to może być także pomysł na zrobienie obowiązkowej praktyki podczas
podczas studiów czy stażu, czy to można jakoś skryć ze sobą? Ja zachęcam do realizowania praktyk, ponieważ jeszcze zdarza mi się bywać na uczelniach, prowadzić zajęcia ze studentami czy spotkania jako praktyk rynku pracy. I jeszcze zdarzają się jednostki, które przechodzą całe studia, nie realizując żadnej praktyki, bo czasami program studiów nie wymaga obowiązkowej praktyki. No, to bywa duże utrudnienie, jeśli kandydat podejmuje i szuka pracy, bo mimo że mamy rynek kandydata, możemy użyć takiego sformułowania, i jest głód specjalistów, to osoby, które nie mają konkretnego fachu, nie znają języka obcego, przynajmniej w komunikatywnym stopniu, one miewają trudności z trafieniem na rynek pracy, ze znalezieniem pracy. Więc te osoby zachęcam zawsze do odbycia praktyki. Coraz więcej firm oferuje staże i praktyki płatne, więc można w ten sposób również zarobkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.